Siemanko, witam was wszystkich ponownie na kanale Cytadela Niko. Dzisiaj postanowiłem zrobić poradnik do starej gry. Mianowicie jest to strategia ekonomiczna z czasów Commodore, Amigi. I to jest... gra się nazywa Vermeer 100%. Nie wiem, może niektórzy z was jeszcze pamiętają tą grę. Mi się ona bardzo podobała. No, teraz właśnie udało mi się jakoś zdobyć przetłumaczoną wersję Vermeera, bo pierwotnie grałem w nią tak jakby x lat temu, między 20 ponad lat temu, w niemiecką wersję, a tutaj mam, i to jest na Commodore bodajże, zrobiona przeróbka na angielski język. No i tu jest jeszcze taka historia, która zaczyna się... Znaczy, tu jest data wydania tej gry. Ariola Soft to zrobiło, 87 rok, na komputer C64. Amstrada bodajże też. Sylwester 1917 roku. Większa część kolekcji, tak jakby światowej kolekcji, jest zaginiona. Pierwsza wojna światowa, tak jakby, szaleje w Europie. I ta kolekcja gdzieś tam zostaje skradziona. I jest grudzień, tak jakby, 1918 roku i właściciel kolekcji Walter von Grünenschild, tak jakby szef korporacji, nie wiem, tego dnia wzywa swojego kuzyna, czy tam spadkobiercę, do willi. Ma kilka jakby myśli odnośnie tak jakby swojej fortuny i jego plantacji na świecie i zamierza tak jakby przekazać tą całą kolekcję, znaczy tą całą spuściznę tych obrazów, nie wiem, które mu tam pozostały, i właśnie te plantacje swojemu spadkobiercy. Jednak aby mu się udało to wszystko osiągnąć, to musi się wykazać i no niestety musimy zarobić kupę kasy, jeździć po świecie i kupować tak jakby różne obrazy. Te obrazy, ich jest bodajże, znaczy obrazy są podzielone na 8 epok i w każdej epoce jest po 5 obrazów. Tutaj jest ta historia w angielskiej wersji, także jak ktoś ma czas, to może sobie to przeczytać. No ja nie będę tego teraz wszystkiego tłumaczył, bo to wszystko w grze wam wytłumaczę, co potrzeba właśnie, żeby na plantacjach uprawiać, jak się poruszać, jak najmować pracowników, jakie akcje i tam obligacje kupować, co inwestować. No i tutaj są tak jakby, gdzie co dobrze rośnie. W Ankarze na przykład tabaka, herbata, w Bombaju tabaka, herbata, Colombo herbata, Mombasa herbata, Douala, Abidjan kawa, Rio kawa, tabaka, kakao. Chyba Rio jest tutaj wyjątkiem, bo 3 tak jakby rzeczy można uprawiać. No i tutaj Richmond, St. Louis. Tutaj jest dobrze tabakę i tam zamierzam się właśnie udać, także... No i tutaj jeszcze te wszystkie obrazy, które zostały skradzione z tej kolekcji Günthera, tego naszego jakby wuja. W każdej jakby kategorii jest po 5 obrazów. W każdej epoce tak jakby. No i dobra, i zaczynamy. No ja wam pokażę, jak wygląda ta gra na właśnie Commodore'ka. Jakiś... Nie chcemy jakiegoś endscreena oglądać. No i właśnie tak wygląda ta gra po angielsku. Czy chcesz kontynuować starą grę? Nie. Klawiaturą chyba będę grał. Tu się wybiera ile graczy. Nazwa no to Niko. Chyba za szybko sy. Ja też szybko wariuję. Dobra, tylko jak wygląda ta gra na Commodorasa ówczesnego. Tutaj mamy akcję tak jakby floty statków. Nie wiem, to są akcje chyba statków. Tutaj po ile Lloyd 97, wszystkie ceny w markach. Star 101 marek stoi za akcję. Hanse 94 marki za akcję. Royal 97, inflacja no jeszcze stosunkowo niska, minus coś tam 8%. Jakieś odsetki, dolary stoją po 4 marki, kawa 166 marek za kilo chyba, tabaka, nie wiem czy to tony, czy to kila, nie wiem, herbata, no herbata najdroższa zawsze, kakao. Dobra, i teraz tak, tutaj mamy kasę naszą, 50 000 marek, zaczynamy w Londynie. Dobra, tu by trzeba było kupić. Czemu mi to tak szybko? Ja tylko tu mogę grać joystickiem albo klawiaturą. Joystick. Nie, może nie będziemy tego stawiać na joystick. Jak wcisnę Enter, no to wtedy wchodzę do banku. Shiplines, no czyli te linie statków. To są to te akcje tych linii statków jakichś. Ok, jeszcze postanowiłem tu zrobić do tej gry Vermeer z Commodore'ka. Pokazać wam, bo to jest istotne dosyć, jak po prostu zasejwować taką grę. Trochę się tu główkowałem, ale udało mi się. Więc po prostu no, zrobiłem jakiś save. Skopiowałem ten plik, nazwałem, znaczy wkleiłem tutaj, skopiowany tutaj w tym katalogu. To wykasowałem, tylko dałem data i finish. No i żeby go załadować, aha, muszę wybrać. Wpisać nazwę tej gry. Aha, tutaj się przechodzi. Jest to trochę zamotane, ale Niko US. I teraz trzeba wsadzić ten tak jakby dysk. Ten chyba. A nie, kupa. To ja źle coś zrobiłem. Po prostu się zapisało w tym katalogu głównym. Widzę. Dobra, to szybko to jeszcze pominiemy. Czy chcesz kontynuować? Tak. Mhm. Powinno się było zapisać w tej głównej grze Vermeer. Zobaczymy, czy mnie przeniesie do Richmond, tam gdzie udało mi się po prostu dotrzeć ostatnim razem. No i proszę bardzo, jestem w Richmond. Mi się przełączył ekran, no i niestety nie widzieliście tego, jak udało mi się tutaj dotrzeć. Mianowicie wyruszyłem z Londynu do Nowego Jorku. Zakupiłem te akcje wszystkie. I tu żeśmy mieli ship lines, czyli te linie statków, Lloyd Star, Hans Royal. Otwieram. No i mam tyle kasy. No i 2000 dolców chyba jeszcze tam miałem, bodajże. Dolary. Open. Co byście... Jest to trochę wkurzające. Trzeba sobie szybko klikać. 2000 dolców. No dobra. Exit. No i teraz przenoszę się na niemiecką wersję Vermeera. Na Amigę. Dobra, to mamy zasejwowane na Commodorka, jakby mi tamta nie spasowała, ale myślę, że mi spasuje, bo będę grał myszą. Już widziałem, także za chwilę się widzimy. Ok, no to witam Was ponownie. Mam nadzieję, że to widać wszystko. Tu jest Vermeer właśnie niemiecki na Amigę i teraz mogę sterować myszą. Rozszerzona grafika. To weźmiemy. Stara gra? Nie, nie mamy tutaj zapisanej gry starej. Czyli muszę od nowa. Wie viele Spieler, czyli ilu graczy? Jeden. Nazwa gracza. Damy sobie taką samą jak na Commodore. Ok. Ja jeszcze nie powiedziałem, jak się nazywał ten emulator z Commodorka, żeby odpalić tego Vermeera po angielsku. To się nazywa, ja używam Winvice C64 bodajże, tak się to nazywa. Ok, ale wracając do Vermeera na Amigę. Jeden gracz. Twoja data urodzenia. Zmyślimy jakimś... miesiąc 01, 04, jakaś dziwna to data, 10, 42. Tak, and month. Tak się to nazywa. Geburtstag. Trzeba znać trochę niemieckiego. Ja na szczęście znam trochę niemieckiego. Niech będzie 1 styczeń, miesiąc 01. First January, richtig? Ja. Okej. Gdzie zaczynamy? Aha, w Berlinie zaczynamy, tak? No tak, tu jesteśmy. Ta mapka mogła być trochę wyraźniejsza. 1 styczeń. No tutaj niestety nie ma tej historii. Aukcje. Na ten czas nie ma żadnych aukcji. 2 jest w Berlinie i 3 Januara w Berlinie tak samo. Dobra, ale pierwsze co zrobimy, to pójdziemy do banku, tak jak wcześniej. Otworzymy sejf, wszystkie, ale... I tutaj też ceny akcji, ale zdecydowanie droższe. Też mamy 50 000 marek. Dolary droższe, wszystko droższe. Kurde, chyba na Commodore lepiej. Może taniej to wszystko było. Widzę, że będzie ciężej w to grać. Royal strasznie drogi. Dolary. 5 marek. Lloyda byśmy kupili. Ausgang to wyjście. No i co ja mam teraz? Aha, trzeba wyjść. I teraz co? Ausgang, Schließen zamknąć, Öffnen otworzyć. O jest, aukcje, Ankauf, czyli kupić. Lloyda. Ale dziwne. Nie wiem, czy klawiaturą się da grać, a da się grać, spoko. To jest 100 000 ponad. 150 000 gdzieś. O. Dobra. No i tego Royala byśmy jeszcze kupili. Bo to też chyba się opłaca. Kolejne prawie 200 000 pójdzie. Kurde. Kupę kasy. Czemu ja sobie wziąłem datę 1 January? Mogłem sobie wziąć 2 January. Aj, chyba zawaliłem. Chyba jeszcze raz to odpalę. I dam se 2, może wylosuję jakąś nagrodę, kurde. Okidoki. No to jeszcze raz. Poszerzona grafika, tak. Ilość graczy. Nie, stara gra nie. Zmienię po prostu datę swoich urodzin. Już trochę coraz lepiej zaczynam w to jarzyć, w tą grę. Damy sobie datę urodzin Czy mam 0,3? Zero pierwszy. Jeśli jesteście nowi na kanale, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapę pod filmem. Także lecimy z tematem. 3 styczeń. Ok. Dobra, zobaczymy jakie teraz ceny akcji. Tych linii po prostu statków. No, nie za fajne, no. Wszystko drogie. Dobra, otwieraj te sejfy. Kupujemy i tak akcje. Kupimy sobie Royala. To 150 000 gdzieś. Z 200. Ok, to właśnie tyle mi zostaje. Lloyda bym może kupił jeszcze. Nie Verkauf, tylko Ankauf. Lloyda ze 100 000. 170 000. No trochę dużo. 50. Co to jest 50? Dolary. Wszystko drogie, a inflacja szaleje po prostu. Tak było. Po I wojnie światowej Niemcy po prostu dostali tyłek od aliantów. Musieli spłacać reparacje wojenne. 6000 za 1000 dolców. Trudno. Dobra, zamykamy sejfy. Teraz jedziemy do Lizbony. Ciekawi mnie, czy do Amsterdamu by się dało. 112 marek, a to 500. Tak? 400. Dobra, pojedźmy do Amsterdamu. Zobaczymy. Drugi. Dotarliśmy do Amsterdamu. I stąd chcemy do Nowego Jorku. 1400 marek. Kurde, strasznie drogo. No, nie ma wyjścia. Tam będziemy... O, właśnie, o tym myślałem. 3 styczeń dostaliśmy na urodziny prezent. 1000 marek. A jakbym wziął pierwszy, to bym nic nie dostał. No i to, co było w komodorkowej wersji, prezydent Wilson ogłosił to jakby 14 punktów jakby ogłoszenie, obwieszczenie jakieś, nie wiem, odnośnie wojny. No to żeśmy do 19 dotarli. Do Nowego Jorku. I teraz w Amsterdamie aukcjon. No, tu nie ma żadnych aukcji. Übersicht. Tu się chyba zapisuje Abspeichern. Dobra. Czyli tak, czyli będziemy jechać teraz z Nowego Jorku do Richmond. Richmond jest tu głębiej. I tam się dobrze uprawia to jakby Tabakę. O, termin na tabakę. Na 15 marzec. To bierzemy. Ile? Cena 511 marek. Chyba dobra cena. Ze 150 weźmiemy. 150. Dobra, niech będzie 150. Tak, kakao. Kolejny termin. Na 16 marzec nie bierzemy kakao, bo tutaj będziemy plantację chcieli założyć. Dobra, bank. Mamy bardzo mało kasy, więc musimy sobie wziąć kredyt. Aufnehmen to jest pobrać kredyt. Tam chyba 35 000. Zobaczymy 40 000. Czy ja mogę wziąć tyle kredytu? O, nie mogę wziąć. Już nie pamiętam, ale chyba coś 35 000. To może 32 000. Coś takiego mi się przypomina. Dobra, tyle. Jeszcze spróbuję ze 200. Nie, tylko 32 000 mogę dostać i tyle. Dobra, idziemy na plantację. Pokażę wam, jak się kupuje po niemiecku. Landkauf trzeba wybrać. I tutaj se w jednym kawałku najlepiej kupować to pole. 300 marek już zabuliłem. 11 hektarów mam. 150 po prostu. Tak jakby no, zobowiązałem się, że dostarczę tabaki. 33. Dobra. Dobra, tyle. 38 hektarów. Bo mnie zje to wszystko. Muszę teraz ziarno kupić. Czyli muszę iść na lokalny rynek. Ankauf. Tabaka. 30. Po ile ona jest? Po 300. Dziewięć 9000. Może wystarczyło. 38, tak? Dobra, starczyło. Dobra, teraz idziemy na plantację. Obsiać to pole. Anbau. Tabaka. I teraz tak i cyk. I mamy obsiane poletko. Konopi. Ausgang. I teraz trzeba zatrudnić arbeiterów, czyli robotników. Tu jest ilu ludzi jest w ogóle, chyba Arbeitsmarkt. 600 dostępnych. Einstellen, czyli zainstalować jakby. Coś koło 80 by się przydało. Zaraz. Mhm. 76 mi jest potrzebnych, tak dwóch na hektar. 76 mamy, tu są nasi robotnicy i tu pisze, ile na hektar mamy, tak dwóch na hektar. To myślę, że jest dobra ilość. I płacimy jedną markę. Endlazen to jest zwolnić. Einlohne to jest jakby podwyższyć, zmniejszyć kasę. Poziom płac. Dobra, Ausgang, wyjście. No i teraz musimy czekać, żeby nam to ziarno tu urosło. Richmond. 30 dni powiedzmy. Trzydzieści trzy dni daje, żeby tu poczekać. Inflacja 0,55 odsetki. Kurde, wszystko rośnie. Dolar 76,77. Nie zapisałem sobie cen akcji. No ale chyba wzrosły. Także już żeśmy zarobili na akcjach. Warto sobie zapisać, ile co stoi. No tutaj pisze, ile wzrosło. 8 marek, tu 8 marek. Ta paka też chyba wzrosła o markę i herbata kupę wzrosła o 3 marki. Dobra. Czy dotarłem do Richmond? Byłem w Richmond. Czy po 33? 57 tabaki mi tylko wyrosło. Cholipka. Nie wiem, czy wyrobię się z terminem. Gdzie ja to mogę sprawdzić? Nie, tu nie mogę. No tutaj mogę sprawdzić. Na 15 marca mamy dostarczyć 150 tabaki, ja pinkola. Za 19 dni? No to żebym się wypuścił w malinę chyba. Hmm. 19 dni. 15 marca, a teraz jest 24 luty. Nie zdąży. No to się wyportkowałem, kurde. Za 18 dni. Zobaczmy. Vico Vermeer, o to jest nasz główny konkurent. Wyruszył na swoją jakby jazdę. O, wszystko drożeje, proszę bardzo. Kawa, tabaka wzrosła o 11, herbata o 14. No, szaleje ta inflacja. No i co, coś urosło nam tutaj? 10 marzec. 81 tabaki mamy. Kurde, nie wyrobimy się z tym. 70 tabaki nam brakuje. Jakieś. Marzec. Za 5 dni. Nie ma szans. Musimy to kupić. Musimy coś sprzedać. Chyba dolary sprzedam. Dolary. Dolary. Werkoif. 1000 dolców sprzedamy. 8500. Sprzedamy Lloyda. Ile nam dojdzie? 18 000. Z 38 hektarów wyprodukowali nam 24 tabaki. Musimy dokupić to, co nam brakuje. 150. Zobaczymy, 50 czy starczy. Starczyło, ale już po kasie mam. Czyli jeszcze brakuje 19 jakieś. Muszę iść jeszcze raz do banku. Dobra, musimy sprzedać tych akcji trochę. Muszę wyjść, akcje, sprzedaż, Royal. Z 50. Dziewięć 9100. Kurczę, czemu nam to nie urosło? Strasznie wolno to rośnie. Następnym razem musimy brać mniejsze te zamówienia. Dobra, kupmy tabaka. Strasznie droga ta tabaka. 19, tak? Dobra, starczyło nam. Zawalić termin to by było bardzo niefajnie. Okej, teraz tak patrzyłem, co tu jeszcze jest. Tu są tak jakby kursy, jak dolar podrożał. Idzie w górę, tak? Od 17 roku do 18 poszedł w górę. 4 marki. 6 marek. A tutaj 2 marki stał. Lloyd. Star. Royal też. Trochę poszedł w górę. Dobra, jak do Londynu na 15 marca mam wysłać, czyli za 5 dni, 150 tabaki. czyli 200 na każdym worku. Dobra. Transport. London. Tabak. 150. Kengeld. Nie mamy pieniędzy. Weźmy to, nie załamuj nawet. Jeszcze raz do banku. Akcje, Verkäuf, Royal. Za 20 akcji sprzedałem. Jeszcze raz 5000 marek. Muszę to wysłać, bo mnie zjedzą kredyty. Pięknie poszło. $5100 zapłaciłem, chyba tam było. No i co? I teraz czekamy te jakby 5 dni. Kurde, nie da się tu wpisać. No nie. Strasznie to jest denerwujące. A tutaj się da strzałeczkami. Dobra, 5 dni zobaczymy. Zarobiłem 76 000 marek. Pięknie. Kawa. Nie, no nie będziemy brać kawy. Dobra, tyle żeśmy zarobili. Czyli teraz by można było odkupić albo sprzedać kredyt. Po co ma nam zjadać pieniądze? Spłacimy ten kredyt. Co ja spłaciłem? Jakąś niewielką część, tylko kredyt. Tilgen 28 800. Spłacony kredyt 44 000 marek nam zostało. Royal 174 stoi. Podrożał. Jakieś 15 marek podrożał, skubany. Akcja. Czy inwestować w ziemię, czy po prostu kupić akcji? Może kupmy jeszcze trochę tego Royala. Za 100 to będzie prawie 200 000. $20 000, tak? Dobra. jeszcze bym kupił Royala. Jeszcze kupimy Royala z 70. Dwadzieścia 7 000. Dobra, jeszcze 20 dokupimy Royala. Dobra. 14 000 marek nam zostało. Posiedźmy tu jeszcze w tym Richmond. Raz 30 dni. West-Offensive Deutschen beginnt. Zachodnia ofensywa się zaczęła. O, akcje spadły. Stara. Inflacja minus 11. Odsetki tyle. Dolar tyle. Spadły akcje. Mogłem teraz kupić, kurde. Straciliśmy na tych akcjach. Ziarno potaniało, wszystko potaniało. Dobra, nowy termin na kakao. Nie, nie bierzemy na razie. Co my tu mamy? 12 000. Mógłbym ziemi dokupić. Od razu mam ziarno. Tabaka. Hmm. 600 marek. Tak z 50 hektarów jakby było. Nie, nie będzie. Może będzie. 50 hektarów mamy obsiany. Pięknie. To teraz ludzi by trzeba było dokoptować. 76. Czyli 24, tak? Mamy 100. Obzgang. I teraz rynek. Ile nam zostało tabaki? Do Nowego Jorku 4 tylko marki płacimy za wysłanie tabaki. 41 tabaki nam zostało. No to lećmy do 41. Dobra, wysłaliśmy do Nowego Jorku. Tu jeszcze można podejrzeć. Nie wzięliśmy żadnych, to jakby terminów. Pojedziemy teraz do Nowego Jorku i obchniemy tą tabakę, cośmy tam wysłali. Zamieszki jakieś w Bombaju. No tu ostatnia wizyta w Nowym Jorku była 88 dni temu. Teraz tak, idziemy na rynek, sprzedamy tą tabakę i tyle. 171. Do widzenia. Kasę potrzebuję. Co? Tabaka chcę sprzedać przecież 41. Dobra. Sprzedałem tabakę, mamy 11 000. Co ja bym teraz mógł zrobić? Pojechać gdzieś, założyć jakąś plantację. Tylko trochę mało hajsu mam na plantację. Może by pojechał do Rio. W Meksyku kawa, tabaka rośnie. Kawa, tabaka i kakao tam rośnie. Bo do Bogoty. Kakao i kawa. Albo tu kawa i tabaka. Pojedźmy do tego Rio. Bo do Meksyku, kurde. Nie mogę się zdecydować. Dobra, jedziemy do Meksyku. Założymy sobie plantację, kurde, a co? I tu będziemy kawę uprawiać. I tu też tabaka dobrze rośnie ponoć. Tak ze 20 hektarów by przynajmniej mieć, tutaj pasowało. Dobra, 20 hektarów. Wyjście. Po ile kawa jest? Po 300. Trzy 3000, 6000 gdzieś. 6000 by się przydało. Dobra, weźmiemy kredytu. Z 10 000. Kupimy kawę. Dobra, idziemy to zasiać. Mamy kawkę. I teraz potrzebujemy jeszcze pracowników. 40, tak? Dobra. Teraz możemy jechać do Richmond. Gdzie jest Richmond? Stąd się nie mogę dostać do Richmond? Trochę bzdurka. Myślałem, że jest połączenie kolejowe. Niestety muszę do Nowego Jorku. No i tak się gra. Wszystko znów rośnie. Kawa, wszystko urosło. Z 23 dni mi zajęło. Strasznie długo. Dobra, to teraz muszę do Richmond pojechać, zapłacić moim robotnikom. Termin na herbatę. Ja tutaj nie mam za bardzo. No to w ogóle nie rośnie herbata. To jest problem mały w tej Ameryce. Nie bierzemy na herbatę. 66 tabaki za 30 dni. No to tak ponad 100%. Dobra, wyślemy to. No tak się to właśnie odbywa. 66. Mamy 1842 marki. Tabaka wyszli do Nowego Jorku 66, tak? Ok. Wyjście. Lecimy to sprzedać. I teraz rynek, sprzedaj tabaka. No tutaj jest taniej. Kurde. No to jest taki główny magazyn jakby w tym Nowym Jorku i w Londynie. Stąd można nawet wysłać ziarno na plantację jakąś. Może by 46 sprzedać, 20 zostawić. 9000 mamy tylko. Sprzedam to wszystko. Kasy potrzebuję. Dobra, sprzedałem wszystko. No tutaj akcje Renoir, Munch, tak? 17. O, to bym mógł sobie iść na aukcję. Jakbym wziął 20 000 kredytu, Cały kredyt weźmiemy i pójdziemy na aukcję, żeby wam pokazać. 34 000 marek mamy. 17 maj. Za 2 dni Renoir. No to musimy poczekać. W Nowym Jorku. To jakby 2 dni. Dobrze. Wam się gra podoba, to zostawcie łapę w górę, subskrybujcie mój kanał. Zaraz się okaże. Będziemy tutaj jakby brać udział w aukcji. Dobra, jesteśmy tu w Nowym Jorku. Co to jest plantagen Besitz? Może założenie plantacji w Meksyku. Renoir. Dobra, idziemy na aukcję. Vico. Kurde, i co? Nie wygrałem tego obrazu? Kurde, chyba będę musiał save'ować przed każdą aukcją, bo coś nie wcisnąłem. 31. Jest jeszcze Munch. Dobra. Będę chciał to zasejwować. Także dajcie mi chwilkę. Dobra, sejwuję to. Ok, jeszcze wam tylko chciałem pokazać, bo właśnie udało mi się zapisać tą grę. Tutaj trzeba wejść. Abspeichern. Trzeba wcisnąć i wtedy tak by napisać nazwę tak by swojego, można wymyślić jakąś nazwę i wtedy to zapiszę, a później trzeba tak by podać tą nazwę przy odczycie. Dobra, także czekamy 14 dni na aukcję. Mam nadzieję, że kurde, 6 dni. Po co ja tu przyjechałem? Miałem czekać w Nowym Jorku. No to się przewiozłem. 22, ale dobra, jeszcze zdążę iść na tą aukcję. Czyli 8, 9 dni, tak? Nowy Jork. 9 dni. Zobaczymy teraz. Ten głupi Vico Vermeer tam będzie. Nie wiem, co ja mam wciskać po prostu. Nie wiem, o co za bardzo tam chodziło. Inflacja. Proszę bardzo, jak rośnie inflacja, odsetki, wszystko, dolary. Ceny aukcji poszły w górę. Najwięcej Royal i Lloyd. Kakao, kawa. Kawa wzrosła, widzę. Dobra. Czyli mamy 31. Nie wiem jak na tej aukcji po prostu co tu wciskać, tak się zastanawiam. Muszę coś wciskać, jakieś guziki. Gepot. 90 000. Udało mi się jakiś obraz zdobyć chyba. GMLD1, czyli tu mamy ekspresjonizmus. Za 92 000 żeśmy go nabyli. Ja pinkole, ale jesteśmy w plecy. Nie mam kasy teraz w ogóle. Kredyt wziąłem. Zrobiłem to tylko po to, żeby wam pokazać, jak się te aukcje odbywają. Kurde, nawet jakbym spłacił całego Royala, dobrze, że mam to zasejwowane, to chyba nic mi to nie da. Aukcje. Royal. Kurde, 300 sprzedam, to i tak będę w plecy. No nie, 8000 mam. Dobra, muszę jechać po prostu do Richmond i to szybko. Termin na tabakę 31 Julii. 503 marki. Ja bym wziął do Londynu. Za 100. Nie mam pieniędzy. Julie. Dobra, 100 wziąłem tylko. Za miesiąc. Strasznie mało wyprodukowali tej tabaki. Chyba umoczyłem normalnie. 33 tabaki mam. No, także obrazy strasznie drogie. Muszę to bardziej obczaić na zwolnionym tempie. Tabaka. 33 sobie wyślemy. No kurde, nie przelewki. Za 59 dni. Muszę jechać, obchnąć to, co tam jest. Wszystko sprzedam. Dziesięć 000 mamy. Kurde. Kredyt mam w cholerę wielki. Jeszcze se sprawdzę ten obraz. Samolot. Muncha mamy, tak? 92 000 marek. Galerii. No to można powiesić. Tak jakby sprawdzić go. No co to jest? Może auspacken. I to. Dobra, to jest ten obraz. Ok, to jest ten obraz Muncha. Jakiś krzyk. Sprawdza go. Nie wiem. No, sprawdź go. Może muszę poczekać. Umhängen. O co tu chodzi? W tej wersji komodorkowej już łatwiej to szło. Dobra, poczekamy tu. Kurde, nie mam hajsu za bardzo. Pojedźmy do Meksyku. Tam mamy tą kawę. Do Nowego Jorku. Nie, nie bierzemy terminu. Kawy nam wyprodukowali 29. Transport do Nowego Jorku. Kawa 29. I teraz jedziemy z powrotem do Nowego Jorku. Gutachen? To jest chyba, że jest dobry. Gutachen oceniać. Aha. Sprawdziłem to. No i co? Właśnie nie wiem, o co za bardzo w tym chodzi. Spacken, czyli wypakować. Nie wiem, ile się czeka na ocenę takiego obrazu, żeby go sprawdzili. Tutaj tylko sprzedamy tą kawę. Kurde, te odsetki mnie zjadają normalnie. No, także niepotrzebnie kupiłem ten obraz chyba. Tutaj nie mogę sobie sprawdzić niestety, jakie mam te obrazy, tylko właśnie w tych miastach dużych, w Londynie i w Nowym Jorku. Tam mamy galerię. 66 tabaki mi wyprodukowali. Ale zaraz pograłem, bo chyba kasa mi się skończyła, ale na szczęście mam save, także no, nie ma sensu jechać na tą, widzę, aukcję, bo będę w czarnej dziurze, jak to mówią. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie. Zostawcie łapę pod filmem, zasubskrybujcie kanał. No i cóż, widzimy się na następnych nagraniach. Pozdro, hej.